Elo, 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 siemanderu. Siemaneczko, z tej strony Macior, kłania się mapała do samego Kindybała i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Far Cry New Dawn, w którym to kontynuujemy sobie naszą, kurde co, misję z tą starą raszplą i snajperką. Snajper roku, mordy, kontynuujemy to, mam nadzieję, że gra nas wrzuci od tego momentu, gdzieśmy zakończyli, bo tak na razie robi, ale ja otwieram sobie tutaj Żateckiego znowu. Jest niedziela, wasze zdrowie, szybki łyczek, bo jest cieplutko. No i co? Kontynuujemy. Jedziemy. Zobaczymy. Z tego co pamiętam, mamy jakieś balony do zestrzelenia, mamy wejść na silos i strzelać do balonów. I zobaczymy, zobaczymy jak nam to pójdzie tym razem, bo żenada ostatnim razem była straszna. Ale kurde wiecie, teraz mam myszkę. Nie wiem czemu prędzej nie wpadłem, kurde, w tym ostatnim materiale, żeby myszki użyć, tylko tym padem. I od razu mówię, nie zmieniałem czułości na padzie. Widzicie? Jest, gra zajebiście wrzuca tam, gdzie mamy być, kurde. Tak więc, kurde, wgramolmy się na ten silos. Tylko którędy? Dobra, mamy drabinę, sprytnie. A jak widzicie, to jadę tutaj na klawiaturze sobie teraz. Jeszcze wyżej to mamy, tak? Ej, ale tu mamy jakieś fajne miejsce, kurczę. Nie będę tego czytał może, wiecie, ale przeładuję sobie tą broń, jest przeładowana, okej. Ty, to wygląda jak ten, schronisko z Dying Light, co? Dobra, idzie ta rura, kurwa, idzie tutaj ta rura. Parura, parura, idzie za nami stara rura. Mordy, kurde, i co, ona ma jakieś baloniki, kurde, wysyłać, a my mamy do nich strzelać, kurczę. Zobaczymy, no zobaczymy. Aha, ona, ja myślałem, że ona będzie je puszczać do góry. A my mamy, kurczę, strzelać do balonów, okej. Aha, one lecą jednak do góry. Kurde, nim on to przeładuje, to one nam odlecą w pizdę, ty. Jeszcze dwa, kurde, knury. Tam jest jeden, tu jest drugi. Dawaj tego na blisko. No i co, wszystko? Czy to wszystko, czy jeszcze masz jakieś, kurde, tutaj dziwne zabawy? Ty, ej. Co jest, kurde? A ona, kurwa, przyzwie tych. Okej, dobra, mamy walkę, ludzie. Ona sobie przyzwała jakichś frajerów. Dobra, kurde, mamy walkę, ale jaja, co? Ty, na którym się kuca tu? Co za frajer, kurde. Ale wolę takie coś jak te balony, wiecie? Dobra, bo go wyleczą. Przeładujemy sobie. No to jest, kurczę, fajne, co? Ale, kurde, jestem ślepy. Dobra, zamknij mordę, babciu. No, kurde, poważnie, nie trafiłem go, kurde. Może to dziwne jest, wiecie, czasem. Kto jeszcze tu został? Tam mam jakiegoś typa. W dupsko. Schował się za czymś. Dobra. Tylko on jeszcze nie zdechł tak naprawdę, bo go mogą uratować, wiecie? Zreanimować go mogą. Ale nie dajmy im na to żadnej szansy. Szympansy. Dobra, ja tam schodzę do nich, kurde. Timber sobie z nim poradzi, a my mu pomożemy.
Dobra. Przeładowanko. Dawaj ich więcej, starucho. Dobra, idą, idą. Wejdźmy wyżej. Wow, 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 mamy tu też snajpera, kurde, widzicie? Jest, kurwa, ale hedzior. Czy ja właśnie zabiłem swojego psa? Bardzo możliwe. Ale jestem ślepy, nie no, ludzie. Musimy poćwiczyć te strzelanie, bo to jest tragedia, kurde. Okej. Pies mi zdycha, ale już pal go licho, kurczę, nie... Jeszcze ona też zdycha, kurczę, do tego. Stawaj, Ruro! Zakapturzony szmateksie. Kogo my tu jeszcze mamy, mordy? Ja tutaj nikogo nie widzę, wiecie? Tu pod nami jest, okej. Ty, wchodzi se, no nie wierzę. Czaisz, to nie dostał, kurde. Przetrwaj nadchodzący atak, okej, udało się i dobrze, nie? Ej, może jeszcze uratujemy tego psa naszego. No złaś, kurwa! Bo idę ratować Timbera, kurczę. Ej, ale on długo... Ty, on długo trzyma się życia, co? Długo wam powiem. Wstawaj, Timber, kurde, jasne. Mordy, dobra, zrobiliśmy tą misję, kurczę. Porozmawiajmy z tą staruchą. Pozbierajmy sobie tutaj, kurczę, fanty jakieś. And all that bunk. Gotta admire them that can improvise in a tight spot. Cause courses is easy. Targets that don't scurry around are honey cake. Now, moving targets, oh, loud, rude, hyper-violent, disrespectful hooligans. Those are some. Dokładnie, targets. Dokładnie, dokładnie. Jebać twoje balony i twoje hełmy. Quick-witted and a lightning shot. Combination to have in a respectful young person. I don't see it too often these dusty odd days. Everyone needs someone looking out for them out here. Even me, once in a blue moon. You consider me part of the family. I'll look after you, kiddo. Maybe I'll collect some more highwaymen skins for the quilt I'm making. Oh, you'll never know if I'm kidding. Dobra, powiem ci tak. Bierz do picza. Pazury, kruka, oczy, orła. Okej, mordy. Mamy, kurczę, to zrobione. Ja tu mam, kurde, to. A widzicie? Ta wejdzie za snajperkę i tak czy siak. Albo za shotguna, ale ja wolę mieć shotguna niż tą, kurde, maszynówę. Już tu ktoś znowu jedzie, ej. Siemanara. Dobra, Ryki. Mamy zrobione. Wejdźmy sobie, kurczę, na tą listę naszych, kurde, specjalnych komuchów. Widzicie? Mamy, kurde, tego pastorałkę. O dziwo nie mamy tej, kurde, Grace, ale ona chyba nie była żadnym członkiem. Nie wiem, być może ona była potrzebna do ulepszania czegoś w Prosperity. Nie wiem, nie ogarnąłem tego jeszcze, bo nie grałem. Ta sobie nie żyje. Możemy ją zreanimować. Czemu nie? Niech jest pod ręką. Mamy, kurczę, tą. Na wszystko zakłada tłumik. Czyli ona jest fajna na posterunki chyba, co? Ta starucha. Ten, kurde, od pojazdów. Ta też jest od pojazdów. Rzuca koktajlem, Jerome używa amunicji zapalającej. A ona rzuca trzema laskami dynamitu. Co ona ma za umiejętności? Nana widzi poprzez dym, Nana strzela przez osłony. Aha, nie, to dalej pies wygrywa. Jeszcze tego dzika bym chciał, ludzie. Ej, choracy. Choracy przyniesie ci wszystkich na srebrnej tacy.
Tak, i tu mamy jeszcze tych trzech, czterech, no. Ale to sobie będziemy rozkminiać, kurde, kiedy indziej. Tak więc ta starucha się zalicza tutaj do naszych specjalistów. No i też będziemy sobie mogli ją wziąć kiedyś na jakiś posterunek, czy gdziekolwiek. Wiecie, sprawdzić każdego z tych specjalistów. Nie, że tylko psa i pies jest fajny, to będziemy z psem łazić. Będę starał się wam pokazać różnych specjalistów akcji. Tutaj mamy fajny, kurde, kurwidołek, bo tu mamy ludzie pełno aut do wyboru. Pojazdów różnej maści. Tu już sobie, kurde, leci. Oczywiście jakiś, kurde, gamoń. Troszkę strzałem, troszkę eliminacji. No i przeszukałem do, kurde, knura. No i, kurde, gdzieś rura, ludzie. Tak się tu rozglądam jeszcze po tej miejscówie. No bo żeśmy tutaj nic nie zebrali tak naprawdę z niej. A szkoda by było poomijać troszeczkę tych surowców, kurcze. Tam już nie będę wchodził, tu mamy pełne. Okej, okay. Chodzę na mapę. I sobie zobaczymy, co byśmy mogli na szybko zrobić. Może udamy się tu po tego dzika? Oj, Horacy jest tu. Kurde, to by było niezłe, co? To by było niezłe, mordy, wam powiem. Widzicie, ten posterunek dziupla dalej jest nasz. Czyli jeżeli nie przeszukamy go, to zostaje nasz. I możemy do niego sobie stosować szybką podróż. Ja bym to odbił, wiecie? Ja bym odbił ten posterunek. Ale nie, kurde, idźmy tu do tego skarbu. I pójdziemy po tego dzikusa, ej. Pójdziemy sobie ryje po tego dzika, wiecie? Ja sobie zaznaczam tutaj, ratownicy toną, ale oczywiście to może być nie dla nas. Tu mamy jakiś posterunek kolejny. I tu mamy posterunek. Nie, wiecie co zrobimy? Tu jest bardzo blisko posterunek. Idźmy tu. Idźmy tu. Tu gdzieś, kurde, taśma klejąca leży. Pełny. Przeszukaj. Dobra, mordy. Ja sobie wskakuję na to gówno. Cyk. No i jadę do tego celu, który zaznaczyłem. On jest... Patrzcie się, jak on jest blisko, kurde. Znaczy blisko, nie blisko. I tak trzeba tam podjechać, kurde. To jedziemy, nie? Będziemy mieć jakiś, kurde, nowy posterunek i to jest nowy punkt szybkiej podróży, bo ja go nie będę przeszukiwał. Jeżeli będę farmił etanol, to sobie wtedy takie rzeczy mogę robić, ale to już będę prawdopodobnie robił poza nagraniem. Że po prostu na farmie etanolu poza nagraniem i tyle, bo to wiecie. Nie będę pokazywał wam, kurwa, każdego mojego tutaj, każdej sekundy z gry, którą spędzam, bo to jest... No nie o to chodzi, nie? Opuszczam ten pojazd. Bo się zbliżamy, kurde. Patrzcie się, punkt sygnałowy, posterunek. Poziom trudności pierwszy. Ej, no to kurde. Bierzemy sobie snajpidło. Gdzieś musimy znaleźć fajny, kurcze. Fajną miejscówkę, co? Wyzwól posterunek. Tam już widzę, kurczę, alarm jeden. Tam jest. Jednego czego się obawiam, to że jak oni mają psy, ludzie, to... No, Timberku, zaznacz, kurde, kogoś. Cichutko, jak będzie dym, to będzie dym i tyle, nie? Kogoś oznaczył już. Tutaj, okej. Dobra, znowu kogoś oznaczył. Tam.
Ale kurde, nie mam tutaj pozycji, wiecie? Znowu kogoś oznaczył. Ten komuch jest tutaj. Tu mamy do niego drabinkę. Kurde, ktoś mnie wypatruje. Fuck, man. Może mają tu snajpera, wiecie? Nie, tam jest jakiś kurde dyzio. Próba? Okej, okay, zlikwidowany. Przeszukamy mu jajca. Dobra, dwóch mamy z głowy, a to jest posterunek kurde łatwy. Alarm tylko kurde rozwalić. Kurwa, zaczęła się jakaś chłosta, wam powiem, a... Nie wiem czemu. Mordy. Nie wiem czemu się zaczął burdel. Czy psa zauważyli, czy ciało? Wydaje mi się, że ciało, kurczę. Gdzieś kogoś oznaczył tu, okej? Dobra, tu mamy kolejnego frajera. Cover me, ciekawe kto cię ma coverować, ty. Ej, oni wszyscy tam podeszli, tak? Dobra, on znowu kogoś mi oznaczył. Tu idzie ciężko zbrojny komuch. No i po ptakach, nie? Niewykryty powinienem być, kurczę. Bez alarmów. Dawać mi 1000 etanolu. Niewykryto. Dziękuję. Mamy punkt szybkiej podróży, kolejny. I mamy tu prepersiary, ej, znowu ta sama baba, ale kurwa Ubisoft, co wy robicie? Albo jeden ten murzyn, albo ona, ej. Tak ciężko było mordę zmienić. Cienisty wilk. Okej, okay. Nie przeszukuję tego, na razie przynajmniej, bo chcę mieć tu punkt szybkiej podróży, o to mi najbardziej chodzi. A jak będziemy się bawić etanolem? Zdobywanie etanolu, no to są konwoje jeszcze od tego. Wyzwanie ukończone w cieniu. Jakieś punkty wpadają, punkty talentu. Ile w ogóle mamy punktów talentu? No mamy kurczę 9. A tutaj na elitarnych komuchów musimy mieć 10. Tutaj tajniak zmniejsza hałas wydany podczas poruszania się, zwiększa szybkość poruszania się w trakcie kucania. No też fajna opcja. Ale tu gdzieś były jakieś kurde płuca, nie? O tu. Ty, i to jest tylko za 2. To ja to biorę, wiecie? To byśmy mogli więcej apteczek nosić, ale na razie mi to nie dokucza. Jakoś specjalnie. Tak więc co? Spadamy stąd, nie? Ryje. Obczajamy sobie, kurczę, mapkę. Zaliczyliśmy, kurde, kolejny posteruneczek. Ej, ta mapa w ogóle, ej, ona nie jest taka mała, co? Patrzcie się, ile mamy już tych 3 punkty. Ty już masz 12 punktów talentu, jakbyś to zrobił. No idziemy tu. Idziemy sobie tutaj, kurde, teraz, wiecie? Tu, ratownicy toną. Zrobiliśmy sobie te płuca. Tak więc... Tak obstawiam, ludzie, że to będzie związane z wodą, żeby ktoś mi tu zaraz nie jebnął. Ej, kurwa, gościu, coś już to grał, albo coś. Nie, nie, ja pierwsze moje podejście do gry. Absolutne. Ale skoro ratownicy toną, no to w czym mają tonąć? Chyba nie, kurwa, w kamieniu, nie? No. Tak więc, mordy, bierzmy jakiegoś, kurde, łazika. Może tu znajdziemy coś, bo z buta mi się nie chce iść tyle. 751 metrów. Kurczę, ja bym chciał mieć śmigłowiec w tej grze, jakiś, kurczę, szybszy transport albo coś takiego. A te, kurde, gnoje tutaj... Nie miały żadnego tego, kurde, pojazdu, poważnie. No to, kurde, słabo, wiecie?
A teraz ja nie wiem, z której ja strony przyjechałem. Chyba tutaj z tej. Ej, czekaj, weźmy, wróćmy. Tu mamy tego gnoja, myśmy tym przyjechali tu. Ale idę jeszcze do tego tutaj posterunku. Tam jest ten znaczek śmigłowca. Czy ja mogę sobie kupić jakiś śmigłowiec? Albo wykraftować. Wiecie, że tu kraftujemy i pojazdy, i broń. Tak więc, kurczę, muszę to sprawdzić, wiecie? Gdzie jest ten kurde garaż? No kurde, gdzie jest ten garaż? Fuck, man. Czaisz to? Kurde, tu jest, kurde, no. U góry, okej. Ale schowany, ej, nie? Dziwnie. O, helikoptery, ludzie, jak chcę to. A, widzicie? Ranga druga. Potrzebujesz obiektu garaż. Pierwszy, aby stworzyć pojazdy. Kurde, czyli ja muszę garaż stworzyć. Czyli byśmy się musieli wrócić do Prosperity i tak dalej. Dobra, to sobie obczaję innym razem. Okej, kurde. Czyli nic tutaj nie zrobimy. Idźmy do tego naszego pojazdu. No i się przejedziemy, kurczę, wiecie? Przejedziemy się. I tyle, no. Te posterunki na ten pierwszy poziom są łatwe, ludzie, ale też, kurde, sprawę ułatwia mi ten pies teraz, kurczę, bo... Bo tą lornetką to średnio mi się te zaznaczanie tu podoba. Jakoś tędy, kurde, damy radę, co? Wow. Ja już, kurde, nie mogę nawet go zahamować. Ale on sam zahamuje, o właśnie. Chciałem powiedzieć, jak jebnie w drzewo. Kurde, ktoś do mnie szyje, poważnie. Zagapiłem się na tamtego, kurde, komucha. Czekajcie, opuszczę pojazd. Zbieram to gówno. Bo tu są aż trzy w jednym miejscu. Tak więc... Warto się, kurde, zatrzymać, nie? Co to jest za frajer, kurde? Ja nie wiem, co ten koleś, kurwa, nosi. Może on nosi etanol na... Na plecach, co? Skóry mamy w dupie. Jedziemy sobie, kurde, skarbek zrobić. Ale dziwnie czasem to jedzie, wiecie? Kurde, zero kontroli nad tym gównem. Dobra, ważne, że jedzie. Nie narzekaj, macior, ważne, że ci to jedzie. To jest gdzieś w jakimś, kurcze, dole, co? Ja pierdolę, to jest w dole, ty. Hamuj. To jest, kurczę, gdzieś na jakimś... Kurwa, wulkanie, kurde, gdzie to jest, proszę państwa? Ty, ja nie dochodzę do końca mapy czasem. Pokaż mnie mapę. A, kurde, jestem na... Ja miałem tędy, wiecie? Tędy mieliśmy się tu dostać. Ja tutaj, kurde, tędy nie wepsnę się. Chyba, że tam. Ajajajajaj, i tracę czas na takie, kurde, gówno tutaj właśnie, żeby się, kurde, gdzieś przedostać. O kurde, tędy też chyba lipa. Ale, kurde, chamsko, co? Bo też, kurwa, jest, że jak ma, to zawsze jakichś skrótów szukam, a potem wychodzi na to, że tą drogą bym dojechał 10 razy szybciej, nawet jakbym zabijał tych pazi, kurde. Ale dobra, bądźmy dobrej myśli, że tutaj jest jakieś podejście. Tu już nie jest tak stromo, co? O właśnie, ostatni pagórek. Dasz radę, mordo. Jest, okej. Dobra.
Chociaż tyle się udało. O kurde. Wytropił jakiegoś kurde piżmowca. Pieprzone kurde rosomaki. Jak jest jeden, to jest jeszcze nic, ale trzy już by mogły zrobić. To coś a la miodożer, kurde, z Far Cry'a 4. To chyba jedno z najbardziej denerwujących zwierząt w grze. Miodożer był normalnie OP. I patrz, mordo. Where is it? Oj, ty, ale widok. Co? Ale klasa, kurde. Ty, zaraz tam wędę moczę, kurcze. Tutaj jest jakieś wyjście. To jest jakieś kurde zejście. Jolosław! A mój pies? Mógł mnie kurde złapać za sznurówki, co? Patrz na to, jaki widoczek, ty. Bocian. Kurwa, jakbym chciał to zrobić, to by mi nie wyszło, a to tak zrobiłem na Jana, wiecie? Na Janusza, kurde. Patrz, jeszcze se zląduję koło niego. Jak czysty, kurwa, prost. Nie mam pióro, kurde. To będzie pewnie jakaś zagadeczka, co? Przeczytamy sobie. Notatka ratownika. Brian przekazał przez radio, że wpadł do leja krasowego u szczytu wodospadu. Brzmiał, jakby sobie coś zrobił. Nie mogliśmy na ciebie czekać, więc część poszła przodem. Podążaj naszym szlakiem i wespnij się na klify. Okoliczne jaskinie łatwo podtapia, więc może trzeba będzie kawałek przepłynąć. Przybądź szybko, Brian na nas liczy. Musimy dotrzeć do niego jak najszybciej. Czyli wchodzimy, kurde, w jaskinie. Obstawiam, że tu. Śledzimy to. I kurde, tam będzie grubo, nie? Komponenty sobie zabieramy, oczywiście. Komponenty, jak zbierzesz komponenty, to dostaniesz rentę. Okej, okay. Mamy wspinaczkę, widzę najpierw. Ty nie mów mi, że ja dojdę tam, skądżem kurde przyszedł, co? No ale i tak musieliśmy tu zejść, żeby przeczytać tą notkę. Żeby przyjąć te zadanko. Mamy kolejnego hakona. Cyk. Okej, okay, szczerze mówiąc, myślałem, że się złapie innego haka, wiecie? Innego. Tu mamy normalne podejście. Cyk. Psa nie widzę. Ale mamy tu pierwszego, kurde. Komucha, który źle skończył. Patrzcie, jak on się ubrał w góry, kurwa. Jak te pizdy w Zakopanem. U nas, nie? Tak chodzą ubrane. Ubierze, kurwa, takie laczki ojca Pio i na giewont wio. Normalnie 100%. A potem, kurwa, pomóżcie mi zejść, bo spadł śnieg, kurwa, a na dole było plus 30. Dobra, jesteśmy wyżej. No to co, kurde, kolejny kotwiczon. I śmigamy, nie? Jakbym tu przyleciał jakimś, kurde, śmiglakiem, to patrzcie się, jakbym miał dużo mniej roboty, kurde. A my uciekamy do jaskini, wiecie? Nie chcę z tym niedźwiedziem walczyć, bo jeszcze nas, kurde, zabije. A wracać się tu, to by było, kurcze, hardkorowo. Okej, okay, i tu pewnie trzeba będzie przepłynąć teraz. Jak wiecie czy nie, mamy kuźwa usprawnione płuca. Dobra, kolejna wspinaczka, ludzie. Nas tam czeka. Tak jest. Tutaj mieli jakiś obóz rozbity. Znowu, kurde, chyba Crane tutaj nocował. Notatka obozowa. Wciąż jeszcze długa droga do przebycia. Ten kompleks jaskiń jest większy niż sądziliśmy, a na domiar tego jest podtopiony i niestabilny. Ostatni sygnał od Briana brzmiał gorzej. Tracimy zbyt dużo czasu na dodawanie kolejnych punktów do zaczepienia kotwiczek.
Kurwa, im więcej punktów, tym lepiej, mordo. Jak to mówił Bear Grylls, musisz mieć zawsze 3 punkty podparcia minimum, zanim się puścisz na przykład ręką czy nogą. To 3 pozostałe kończyny muszą się czegoś trzymać lub na czymś stać. I coś w tym musi być, mordy. Dobra, no to wchodzimy. Oni tutaj porobili sobie te haki. A my teraz idziemy tym ich szlakiem, co? Dobra. Nie wiem, jak on to tak rzuca. Ale kurwa, nie wnikam, ty. Tutaj mamy skrzynu, nie? Ale ładnie to wygląda, co? Musicie, kurde, przyznać. No, Timber za nami nie pójdzie, bo nie ma takiej opcji. I tak nie wiem, jak on tu wlazł do tej jaskini za nami. Nie no, wygląda to, kurde, świetnie, wam powiem. Ładne kolory ma ta część Far Cry'a, takie, kurde, troszeczkę bajkowe. Ale mi się to podoba. Okej, znowu widzę, kurde, jakieś przepłynięcie. Pisało, że jest niestabilna, czyli może się zawalić. Tam mamy kotwiczkę. Tu mamy w razie co wodę, tak? Aj, chciałem ją rzucić, wiecie, w locie. Ale nie da rady, kurde. Ale dobra, stąd damy radę. No kurde, co on zrobił? Ej, co za bezsens. A w ogóle tu patrz, mamy tu wejście. I tu coś jest, kurczę, ale co tam jest? Kurwa robi ten matoł. Ja pierdolę. Właśnie tu, ty kurwa flaku. Pa, on sobie przeładowuje. Dobra, tego tak nie zrobisz. Panie kurwa, to jest niemożliwe, bo on od razu wpada do wody sam z siebie. Ja już wciskam RD, żeby się wspinał. A on się nie wspina, wiecie? O właśnie, jebliśmy kurde gdzieś na dół. Znajdź skrytkę, kurczę. Dobra, ale gdzie ja wpadłem? Nie wiadomo, wiecie? Tu będzie jakieś wyjście? Nie, tu mamy coś dalej, okej. Przepływando. Tam już widzę jakiegoś, kurde, wroga. No, jakim waflem on ma stąd wyjść, co? Aha, tędy, okej. Kolejna jakaś notatka. Czytaj mnie to. Notatka ratownika. Wygląda na to, że w przeciągu lat lej pochłonął kolejne pechowe samochody. Udało nam się zwolnić hamulec niektórych z nich i ustawić je tak, by móc skoczyć do kolejnej jaskini. Brian przestał nadawać przez radio, obyśmy nie przybyli za późno. Okej, zrobili sobie z samochodów drabinki. Detonator, bla 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 bla. Co, jakby tam do góry? Co jest? Nie mogę na to wejść, wiecie? A mogę zrobić tak. Okej. Z tego też zwolnię hamulce? No nie, z tego już nie zwolnimy. Tam jest, kurczę, kotwiczka, co? A, to są tamte kotwiczki, co były... Okej, tam. Co za gówno. Nie wiem, co mam robić, wam powiem szczerze, kurczę. Wdupcyłem te auto tu. No i spoko. Mam, kurde, drogę dalej gdzieś tu jakby.
A tam jest kurde jakieś... coś? Góry? Knury, ale ja tam nie umiem wejść. Tam widać kurde coś jest, nie? A tam doskoczy w ogóle? Aaa, dobra, ale dziwne ty. No mamy to. Haha, łupimy. Takie trochę pojebane wam powiem, to z tym autem było. Mogło to auto bardziej wystawać z tej wody. Ale okej, okay, mamy. Przeszukaj skrytkę, by zdobyć surowce, punkty talentów i nie tylko. Okej, okay, to wiemy. Ty, ale tylko dwa punkty? Czy zawsze są trzy? Nie, trzy punkty, okej. Okay. Słuchajka. Kto słucha, ten całuje mnie w jajka. Weźmy sobie ją, posłuchajmy. Wody spadły niedoli. Dobra, jebać tą słuchajkę. Pamiątkowa notatka. Tu spoczywa Brian, ojciec i przyjaciel. Zasługujesz na lepszy grup niż to. Przykro mi, że cię zawiedliśmy. Spoczywaj w spokoju. Czyli nie udało mu się. A my musimy stąd iść, mordy. My sobie musimy stąd, kurde, jakoś wyjść, wiecie? Sprytnie. Będzie wodospad, co? Haha, a jak? No i dobra, tam byśmy się wspinali, widzicie? Tam na dole jest to auto. No, bo chciał nam Timbera wyruchać, wiecie? Timber, ja cię nawet stąd, kurwa, ratuję. Dobra, ludzie, musimy zejść na dół. Spadochronik. I taki zielony dymek się tu pojawił. I czy to jest, kurde, znak tego, że ta skrytka jest zrobiona? To też by było fajne, kurczę. Mordy, to by było fajne, nie? Wiecie, masz, kurde, znak, że o, to już ma zrobione, spoko, luz. I wiecie co? Idziemy sobie połowić, kurde, ryby. Mamy, kurde, parę minut odcinka tak naprawdę. Wykorzystajmy go. Na łowienie ryb, nie? Ty, on żyje! I jeszcze nam psa zabił. Pana tego, kurwa, tego, borsuka, co on robi? Zakrywa oczy. Nie, już nie chcę, nie wiem, nie, zostaw mnie. Już nie będę. Ty, dokładnie to robi, nie? Przeszukam tych gamoni, idziemy łowić ryby. Do tamtych już nie idę, wiecie? Mam nadzieję, że tu, kurde, będą ryby. Oni tak jak ostatnio nas wyruchali. Boaz wielkogębowy. Tutaj jest. Albo to jest miejscowa, gdzie już żeśmy byli, co? Nie wiem. Ale będę sobie łowił rybę. To jest słaba ryba, nie? To są zwykłe, kurcze, basiki. Ale w piątce było lepiej to rozwinięte, te łowienie ryb. Szło zmieniać przynętę, kurcze. No, nam nawet, kurwa, ryby oznacza, nie wierzę. No, skusi się coś? Coś płynie, pa. Cyk. Siłujemy się. No z tymi rybami nie ma żadnego problemu. Okej. Okay. Basów już mamy chyba nałowionych na... A to są kaczki, kurde. Nie udało się.
Ale trzeba ćwiczyć, wiecie? Ło, co tu się dzieje? Eldorado! Gówno z czekolado! Może złowimy jakiegoś, kurde, legendarnego basa, kurczę. Cyk, siłujemy się z rybką. Oczywiście to nie jest żadne siłowanie. Ryba płynie w lewo, ty wędkę w prawo, nie? Wyskakuje i jest twoja, nie? No i dobra, i to tyle, nie? A tam mamy co, kurde, zrzut? Ty, tam mamy zrzut, a tu idziemy jeszcze po zrzut do sława. To nie jest zrzut, to jest jakiś, kurde, konwój, ty. Ty, i pa jak z dupy konwój mamy, ty. Coś dostaniemy, nie? Oni se przyszli nogi umyć. Siema, mordo, pa, punkt talentu mamy. To za darmochę. Za zabicie dwóch typów. Przynajmniej tego konwoju nie musieliśmy, kurde, ścigać. Pełny. Ile mamy punktów? Talenty. Mamy 11 punktów talentu. Ale wymagany poziom trzeci, prosperity. Ulepszamy sobie aptekę. Jeszcze można ulepszyć. Ale na razie nie. Byśmy mogli wziąć jeszcze coś takiego... Jak to, nie? Kombinezon do szybowania, czyli wingsuit. Dobra. Dobra, mordy. To tyle w tym materiale, kurczę. Ja się tu gdzieś idę pobujać. W przyszłym nie wiem, co będziemy robić. Od razu mówię, że kurczę, nie wiem. Być może pójdziemy po tego, kurde, dzikona. Choracego. A tu nawet mamy zaznaczone, kurde, ptaszkiem wodospady niedoli. Fajnie to jest zrobione. Tu mamy posterunek. Być może udamy się najpierw na posterunek znowu. Potem tu po Choracego. Brzmi dobrze, nie? A ja nic, a ja idę farmić sobie etanol teraz poza nagraniem. Tak więc żegnam się z wami trzema posamej jajokonami. Jak się podobało, to wiesz co robić. Standardowo życzę mojej reszty dnia, trzymajcie się ciepło. Pa, pa! I wasze zdrowie jeszcze. Elo!